Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam was moi drodzy i przyjmijmy Boże zaproszenie do tego, aby słuchać, do tego, aby dać poprowadzić się słowu, które pragnie dać nam życie. Na większą cześć i chwałę Boga wszechmogącego w Trójcy Świętej jedynego, a na pożytek nasz zbawienny. Czyta nam Kościół Święty, nasza Matka, fragment listu do Hebrajczyków z 6 rozdziału, wersety od 10 do 20, których jako słów bożych z uszanowaniem wysłuchajmy. Nie jest bowiem Bóg niesprawiedliwy, aby zapominał o czynie waszym i miłości, jaką okazaliście dla imienia Jego, gdy usłu gdyście usługiwali świętym, i jeszcze usługujecie. Pragniemy zaś, aby każdy z Was okazywał tę samą gorliwość w doskonaleniu nadziei aż do końca, abyście nie stali się ospałymi, ale naśladowali tych, którzy przez wiarę i cierpliwość stają się dziedzicami obietnic. Albowiem, gdy Bóg Abrahamowi uczynił obietnicę, nie mając nikogo większego, na kogo mógłby przysiąc, Przysięgał na samego siebie, mówiąc: Zaiste, hojnie cię po błogosławie i ponad miarę rozmnożę. A ponieważ tak cierpliwie oczekiwał, otrzymał to, co było obiecane. Ludzie przysięgają na kogoś wyższego, a przysięga dla stwierdzenia prawdy jest zakończeniem każdego sporu między nimi. Dlatego Bóg, pragnąc okazać ponad wszelką miarę dziedzicom obietnicy niezmienność swego postanowienia, wzmocnił je przysięgą, abyśmy przez dwie rzeczy niezmienne, co do których niemożliwe jest, by skłamał Bóg, mieli trwałą pociechę. My, którzyśmy się uciekli do uchwycenia zaofiarowanej nadziei, trzymajmy się jej jako bezpiecznej. I silnej kotwicy duszy, kotwicy, która przenika poza zasłonę, gdzie Jezus, poprzednik, wszedł za nas, stawszy się arcykapłanem na wieki, na wzór Melchizedeka. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Taką rzeczą, na którą na początku zwróciłem uwagę, jest to, że bardzo zależy autorowi listu w tym fragmencie na podkreśleniu, że Bóg nie jest niesprawiedliwy. Ale czyni to w bardzo szczególny sposób, bo mówi Bóg nie jest niesprawiedliwy, pamięta o waszym dobrym czynie, o o czynie miłości, yy, który już świadczyliście i który dalej świadczycie. A zatem Sprawiedliwość Bożą, czyli no, przeciwieństwo niesprawiedliwości, autor upatruje w tym, że Bóg pamięta, że pamięta co więcej, pamięta o dobru, nie pozwala, aby ono zginęło w jakichś przestrzeniach czasu czy zapomnienia. Może istnieć pokusa, że w naszej religijności patrzymy właśnie na ideę Boga sprawiedliwego głównie jako na tego, który pamięta o czymś złym. Mówimy, Bóg jest sędzią sprawiedliwym i zazwyczaj możemy mieć tutaj na myśl no tak, bo wie wszystko co złego zrobiłem, zrobiłam, pamięta o tym. Jest sprawiedliwy, nie pozwoli aby się ktokolwiek wymknął właśnie sprawiedliwemu wyrokowi. Tak jeszcze mówimy. Natomiast żeby dopełnić w jakiś sposób mówienia o sprawiedliwości, żeby nie była ona zraniona, bo wtedy jest raniąca, raniące rozumienie sprawiedliwości Bożej, to trzeba zauważyć, że Boża sprawiedliwość w tym przypadku przez autoralisty do Hebrajczyków, podana jest nam jako pamięć o dobru. o tym, że nawet najmniejsza jakaś dobra rzecz, która w nas jest, nie zostanie przez Boga zapomniana. Ilekroć w naszym życiu duchowym może zdarzyć się, że właśnie czy w grzechu, czy w jakiejś naszej słabości upatrujemy się tego, co stanowi to, czym jesteśmy. Całość historii o mnie to jest mój grzech, to jest moja właśnie jakaś niedoskonałość i my wtedy zapominamy. My jesteśmy niesprawiedliwi wtedy, a Bóg w swojej właśnie sprawiedliwości. Nigdy tego nie zapomni. I w taki sposób, bardzo życzliwy autor listu, przedstawiając go swoim adresatom, wspomina, że nie zapomni Bóg o dobru, które świadczycie, które dalej jest przez Was świadczone. Bo Bóg jest Bogiem pamięci, pamięci życzliwej, pamięci miłującej. I tutaj zostaje nam przytoczona postać Abrahama. Ja ostatnio coraz bardziej odkrywam fascynację, postacią Abrahama i jego rolą w moim życiu wiary. Choć tak naprawdę jest to osoba, która jest oddzielona ode mnie tysiącami lat, około 1800 lat przed naszą erą to i kulturą, i językiem, sposobem myślenia, to z jakiegoś przedziwnego powodu, właśnie powołując się na obietnicę złożoną tej osobie, złożoną jego rodzinie, tak jakby otwiera się serce Boga. Serce, które jest wierne, które nie zapomina. My jesteśmy jako ludzie bardzo często narażeni na obietnice, które nie mają pokrycia. Bronimy się przed nimi, także czasami sarkazmem, także czasami jakąś taką gruboskórnością, że już nam nie ma co obiecywać, bo i tak nie będzie nigdy spełnione. Odnośnie Boga, obietnica przez Niego dana jest pewna, bo jak mu, zresztą bardzo pięknie mówi, niemożliwe jest. Twarde jak żelazo, nawet twardsze. Żelaznym rylcem wyryte w skale, Bóg nie kłamie. Nie składa Obietnic niespełnionych, nie do spełnienia, nie rzuca słów na wiatr, rzuca słowo w ziemię, żeby ono urosło, to jest zresztą inny obraz, i przypomina poprzez to słowo, które dzisiaj jest do nas kierowane, przypomina nam Bóg o swojej wierności, przypomina jaki jest, i przypomina o swojej przyjaźni z Abrahamem, z jego rodziną, z jego rodem, do tego stopnia, że ja dzisiaj po tak długim czasie, odkąd. Abraham już po tej ziemi nie chodzi, mogę w mojej modlitwie, w modlitwie chociażby brewiarza, jak obiecałeś Abrahamowi i jego potomstwu, otworzyć w słowie serce Boga tymi słowami, uczynić tą obietnicę Bożą częścią mojego życia duchowego. Pamiętaj, co obiecałeś Abrahamowi. Ta Boża pamięć. Która nie zapomina ani dobra, które zobaczyła w sercu człowieka, ani nie zapomina swojej obietnicy. I przez autora listu do Hebrajczyków został użyty bardzo piękny obraz kotwicy, kotwicy jako symbolu nadziei. Jest to dość ciekawe, bo kotwica to no taki kawał metalu. Dość duży, ale w porównaniu z całym statkiem, który ma otrzymać, utrzymać w miejscu, no wcale niekoniecznie taki ogromny, choć z perspektywy człowieka duży. A jednocześnie staje się symbolem nadziei, nawet właśnie czegoś małego, co potrafi utrzymać nas w miejscu. Dla mnie szczególnie istotne w dzisiejszej lekturze tego tekstu są słowa o tym, że ta kotwica przenika poza zasłonę. Mamy tu oczywiście odwołanie, tak jak bardzo zresztą to widoczne jest w liście do Hebrajczyków, do tej idei kapłaństwa, kapłaństwa też starotestamentalnego, które dokonywało się tak jakby za zasłoną. I tutaj mamy tą obietnicę, że to ona przenika nadzieja, tą zasłonę, która wcześniej wydawała się być tą przeszkodą na drodze do Boga. Ale pominąwszy całe konotacje ze starotestamentalnym kapłaństwem, to zasłona tak po ludzku jest no, tym, co sprawia, że nie widzę, co jest po drugiej stronie. Ale jeśli wrzucę kotwicę w morze, ja nie widzę być może, co jest pod jego powierzchnią, ale bezsprzecznie kotwica pod nią pozostaje. I nawet jeśli wydawać się może, że ona już gdzieś tam się straciła, że nie ma jej naprężony łańcuch i to trzymanie się właśnie tego miejsca, mówi mi, ona tam jest. Trzyma mnie pilnie, bezpiecznie w tym miejscu. Taką zasłoną, która może sprawić, że nie widzimy tego, co jest po drugiej stronie, jest nasz smutek, złość. Jakieś zagubienie, które sprawia, że w moim życiu duchowym nie mam pewności, to może przypomnieć wzburzone, może jeszcze, którego Tafla w żaden sposób nie sprawia, że jest przejrzysta, że coś się odbija, coś widać, ale wiem, że tam jest kotwica. Wrzuciłem ją we właściwym miejscu, w miejscu, do którego jest przeznaczona. I podobnie w mojej relacji z Bogiem, być może moje serce jest zmagane smutkiem, złością, zagubieniem. I to są rzeczy, którymi trzeba się zająć, który, trze, którym trzeba stawić czoła. Ale moja nadzieja, nadzieja właśnie w Bożą wierność, w Bożą obietnicę, jest jak kotwica wrzucona w pewne miejsce, której nawet jeśli nie widzę, gdzie jest, ono tam jest, ono wymyka się jakby mojemu spostrzeżeniu, ale tam jest. Pewność tak naoczna, jak naoczny staje się przywoływany sprzed tysiąca ponad lat Abraham, kiedy rozmawiamy z Bogiem. Chciejmy, aby Słowo Boże obudziło w nas pragnienie powierzenia się Bogu, który nie zapomina i który nie rzuca słów na wiatr.